Halo, halo, hej, siemano wam wszystkim, Liska, z tej strony Hades, wraz ze mną jest Gilatis. Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilatis, kolejny odcinek Scrap Mechanic na waszej mapce. Tym razem mapka od użytkownika Szepi.pl i jest to mapka w połączeniu koopa i w połączeniu toru przeszkód. I tyle. Słuchajcie, w ogóle humor nas się tak trzyma, że kolejne odcinki to będzie po prostu rozpierdol, boom, ciki, ciki, boom, headshot, piłą mechaniczną. Damian w ogóle wymyślił, że jest w sumie, nadał sobie tytuł. Możesz powiedzieć, jaki tytuł sobie wymyśliłeś? Jestem Damian Hadesiak Guzikowy. Pozdro dla kumaty. Mapka zrobiona specjalnie dla nas jest GH jako Gilatis Hadesiak i będziemy zaczynać. Nie wiem, czy to się... Tak się tego nie robi? Halo? Nie sprawdzaliśmy tego, bo oczywiście nie wiemy. A pójdź w bok i nie masz tam guzików? Nie. A ty masz guziki? No nie, opisałem, że to coś... Heść? Aha. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie, to jest do... Polsko! Ale to jest do procesora podpięte, które jest tu, a procesor nam się nie otwiera. Boże, ale... Ale jesteśmy nieumiejętni. Co? No bo... No nie ma przycisku, no ej. Gałganie! No. Czy ty? A nie, co? To jest chyba od środka, wiesz, to miało być chyba 3 razy 5. Tak, ale. A czy. A może. Tu, tu. Aha. Czyli to powinno się otworzyć. Nie no, tu nie ma przycisku żadnego. Tu jest jakiś przycisk. Ale to jest wmontowane gdzieś w środku. Witamy, znów mamy problem z. Otworzyłem. A przycisk jest tu. Aha! A, dobra, czekaj, to już wiem. Czekaj, to wszystko odłączę. Masz odpowiedź 3 razy 2. Drzwi były otwarte. Ja pierdolę. Już otworzyłeś. Ale klikam wszystkie. Przy połowie jakoś. Halo, mam parkour. Halo, przyjaciel, tutaj sprzedaję lody. Proszę podejść do budki. Budka suflera. To daje guziki. Czyli, ja podziękuję. Czekam na ciekawe historie. Ja ci to miałem włączyć. A. A jaki masz kolejny? Zielony. Ciemny? Tak. Czekam na kolejne przydomki dla mnie. Ziup! Przeszliśmy się do kolejnego etapu. Tak jest. To chodź tutaj do mnie. Czekam na kolejne wasze tytuły. Widziałeś to? Patrz, stań tu, na tym. Tak, stoję. Teraz jesteś Damian Hades posągowy. Boże, to jest zło. 2 do 3 po tej... To jest 8. Tak. Ale skomplikowane. Całe szczęście, że podali odpowiedź. Tak. Rakiety w kosmos! A tu nie ma nic więcej? Nie wiem. A to ty miałeś przycisk? No, nacisnąłem jedynkę po prostu. A, bo ty miałeś przypisane, ja nie miałem nic. A nawet nie wiem. W ogóle, jeśli ktoś jeszcze nie wie tak swoją drogą, teraz, nie, to... Teraz, Damian Hades, tor przeszkodowy. Boże, ty wiesz, jak hajsownicy mnie zjedzą za to? Oczywiście wiecie, że to wszystko jest zrobione w celach humorystycznych, prawda? W ogóle, bo jeśli, bo możecie nie wiedzieć, ale jak my się na coś nakręcimy, to... Często kończy się to falą po prostu. Tak, a że mamy akurat bardzo ochotę zagrać w Scrapa na waszych mapkach, bo naprawdę mamy ich sporo, widzę, że się nieźle wrąbałeś. Jestem teraz Damian Hades, most kraksowy. Most kraksowy. Nie most wiem. Kraksowy. Ale drift robię. Stary, czekaj chwilę. Co? Stanę tu w miejscu. Czekaj. O, mogę klikać sam to. Możesz. Tak właśnie się zastanawiam, czy u ciebie też jest. Dobra, jedź. No o Boże. I ostatnio zebrało nam się sporo mapek od was i naprawdę... Jesteśmy ciekawi waszych pomysłów. A humor mamy nieziemski generalnie. Dobry, jesteśmy żądni waszych mapek, bo
Jak zobaczyliśmy kilka i znaczy zobaczyliśmy, nagraliśmy już kilka i widzieliśmy, że takie macie pomysły, że to jest coś. Bo my jesteśmy niepowstrzymani i dzisiaj sobie nagrywamy. Boże, nie. Tak. Nie, tak się nie robi. Tak. Plus buźka. Ja mam plusa na ziemi. Tylko. Mam plusa na ziemi i buźkę. Ale masz guziki. No mam. A ty nie masz przycisku? Nie. Mam buźkę, może buźkę zrób. Tak, musisz buźkę zrobić. Ale jak ta buźka wygląda? No jakoś... Buzię widzę w tyle w tym słońcu. Jakoś tak. Ja sobie otworzyłem. A nie, nie o, mam przycisk. Aha. Dzień dobry. Teraz jest trochę taki Damian Hades labiryntowy. Śmieszni youtuberzy, nie? O, tu są drzwi do wyjścia. Mam jakieś niebieskie drzwi, wiesz? Ja mam takie białe. Białe chyba. Niebieskie, białe. Aha, one są tego samego koloru. Musimy znaleźć przycisk. Ja znajdę. Damian Hades w przycisk klikający. Nie, to było słabe już. Wiem. No, nie może być wszystko dobre. Halo, ale tu nie ma przycisków żadnych. Ty, a my użyję tak, swojej mocy przycisków! Znalazłem. Nie. Przycisk? A nie. Kłamałem. A gdzie znalazłeś te drugie drzwi? A no, tu. Są. A. Halo, okay. Bo tu przyciski nie ten. Nie ma przycisku. No tu, ta, tu, nie, no tu przede mną jest guzik, nie? Tam. To jest. O Boże! O Boże! Otworzyły się twoje? Nie. To jeszcze jeden trzeba znaleźć. A twoje się nie otworzyły? Nie. To się musiało coś innego otworzyć. Mogło. Znalazłem. I tak może być. Przepraszam. Jak to się nie otworzyły? Się. Twoje. Otworzyły się. Masz jeszcze jakiś guzik? Mam. Mamy puchar! Jest? Serio? No. Kręcący się puchar. Coraz więcej pomysłów na puchary. Prawie się przewrócił. O, lata. Albo to z drewna. Możemy go przesuwać sobie na przykład, patrz. Jakbyśmy chcieli. Mhm. Czyli możemy go wziąć do domu, albo pograć w nim w hokeja. Hokeja. O, dobrze. Podsumowując mapkę, czyli standardowy punkt naszych mapek, to... Damiana? Ej, zauważyłem, że na poprzednich chyba dwóch mapkach nie dałem oceny. Nie wiem. Też nie wiem. To nie oceniam. Kończę ocenianie, oceniam tylko takie najzajebistsze mapki. Ale wszystkie są zajebiste. Wszystkie są o tyle unikatowe, że wy je robicie i to naprawdę doceniamy. Tutaj jeśli chodzi o matematykę, to nie było aż tak górnolotnie jak w mapce z liczeniem chociażby. Ale gdzie też fajnie. Działań troszkę bardziej zaawansowanych. Tu mogliśmy sobie trochę pojeździć. Mapka przyjemna, jakaś taka bez rewelacji w sumie. Pupy nie urywa. Pupy nie urywa, ale była przyjemna do zagrania. Labirynt z przyciskami też już dosyć standardowo robicie. Wiemy, że może to z czasem się zrobić takie, że to już widzieliśmy, to już robiliśmy, po prostu wiecie, to już widzieliśmy i robiliśmy. No ale generalnie to i tak jest, fajnie, że tam robicie nam te mapki, tak? Przede wszystkim w pewnym momencie będzie trzeba powiedzieć im, żeby już nie robili tych mapek, zdajesz sobie sprawę. Zobaczymy. Bo tych mapek mamy jeszcze od groma i rozumiecie. Ale to tam na razie wiecie, na spokojnie. Seria wam się podoba, więc póki się wam podoba, to na pewno też będziemy sobie to robić. Jesteś za gruby. No, więc będziemy na pewno wam pokazywać te mapki i czekamy dalej na kogoś, kto wymyśli jakieś kolejne, ciekawe, świetne pomysły na jakieś, nie wiem... A wydaje mi się, że to już niedługo będzie. Na utrudnienie nam życia. Tak, też tak, myślę, że całkiem niedługo, biorąc pod uwagę to, że czasami wysyłać tych mapek kilka dziennie, więc no... Czekamy. Dziękujemy serdecznie szepiemu.pl za zrobienie mapki i czekamy na kolejne wasze mapki. Komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło. No do następnego odcinka, cześć!